Tak więc zastanawiałem się na początku, o czym miałoby być to dzisiejsze spotkanie, jak je zatytułować, i pojawiło się takie zdanie, że jak kobieta, ale to nie chodzi tylko, że kobieta, każdy człowiek, może odnaleźć się w czasie pandemii, czyli między troską o zdrowie i życie najbliższych, a miłością do Boga. Ta sprawa jakoś szczególnie mocno wybrzmiewała w czasie tych różnych rozmów, które miałem okazję prowadzić, przede wszystkim z kobietami. Jak pogodzić troskę o zdrowie i życie najbliższych z miłością do Pana Boga? Czy to da się w ogóle pogodzić ze sobą? Bo nagle znaleźliśmy się w takiej sytuacji, gdzie te dwie sprawy zostały sobie przeciwstawione. No i pierwsza, oczywiście musimy się wrócić do tego, co miało miejsce no praktycznie niemal przed rokiem, kiedy to w styczniu, w lutym zaczęły pojawiać się coraz głośniejsze informacje odnośnie tego, że gdzieś tam w świecie, w Chinach pojawił się wirus, który w bardzo szybkim tempie zaczyna ogarniać coraz większe ilości ludzi, że ta sprawa zaczyna wymykać się spod kontroli lekarzy, medyków, służb odpowiedzialnych za życie i za bezpieczeństwo ludzi. I w pewnym momencie ktoś zaczął ostrzegać, że nie minie kilka tygodni, a cały świat będzie musiał zmierzyć się z tą pandemią, a co za tym idzie, z różnymi ograniczeniami, które towarzyszą pandemii. Oczywiście nikt z nas nie wiedział, co to do końca może być, jak bardzo zmieni się nasze życie. Chyba nie dopuszczaliśmy do siebie za bardzo możliwości, żeby nagle z dnia na dzień na przykład zamykano kościoły, żeby wszystkim nakazywano nosić maseczki, że za jakieś tak zwane nieposłuszeństwo społeczne będą groziły nam potworne kary finansowe i tak dalej, że może być nawet taki moment, że dzieciom zakaże się chodzić po ulicach, nie wiem, tam do godziny 16, że sklepy zostaną zamknięte, galerie, no czyli właściwie całe nasze życie, do którego byliśmy przyzwyczajeni, zostanie przewrócone do góry nogami. Pan Bóg w jakiś sposób dawał nam poznać, że takie coś musi się wydarzyć, co ma miejsce teraz, jakiś rodzaj oczyszczenia. Pamiętam, rozpoczęły się ferie w ubiegłym roku i był taki moment, że szedłem sobie ulicą Dolna Wilda, czy tam Wierzbięcice w Poznaniu, był taki duży ruch ludzi, bardzo dużo ludzi, oczywiście jak to zawsze na co dzień ludzi weseli, oczywiście zaabsorbowani zakupami, tutaj nieśli tam niektórzy przy sobie jakieś tam torby, gdzieś tam jakieś dzieci się śmiały i tak dalej. No ale jeszcze tam po drodze jechała jakaś furgonetka, która bardzo mocno promowała te marsze równości, prawda, no, które jak wiemy promują grzech. Tam po drugiej stronie ulicy też ktoś wystawił jakieś tęczowe flagi i jeszcze gdzieś tam na jakimś billboardzie czy plakacie pojawiły się takie hasła bardzo mocno wspierające aborcję. I tak sobie pomyślałem, że jak to zło dzisiaj się rozpanoszyło, prawda? No z jednej strony jest dzień, to był akurat chyba bodajże piątek, dzień, kiedy no powinniśmy jednak mimo wszystko trochę wyhamować, zwrócić swoją uwagę w stronę Pana Jezusa, Jego cierpienia. Nawet nie wiem, czy to nie była już jakiś piątek związany z Wielkim Postem. No a z drugiej strony no ludzie sobie żyją tak, jakby Pana Boga nie było. Ja mówię, Panie Boże, jeżeli Ty tego nie wyhamujesz, no to ci wszyscy ludzie zostaną potępieni, bo oni już się w ogóle nie przejmują Tobą, tym, co powinno się jakoś tak bardzo mocno w naszych sercach na nowo poukładać i tak dalej. No i raptem okazało się, że to dosłownie po paru tygodniach, bo to właśnie był początek Wielkiego Postu, już pierwsze obostrzenia, podjęto decyzję o zamykaniu szkół, kościołów, no i wszystko stanęło w miejscu. No więc tak sobie pomyślałem, że chyba jednak trzeba na to patrzeć też jako rodzaj pewnej Bożej łaski. Pan Bóg nieraz dopuszcza takie trudne sytuacje na ludzi właśnie po to, żeby się ludzie nawrócili, czyli żeby zwrócili swoją uwagę w stronę Pana Boga. No ale też z doświadczeń poprzednich różnych trudnych sytuacji, jakie miały miejsce w świecie, może już niekoniecznie moich osobistych, ale choćby zapisanych gdzieś tam na kartach różnego rodzaju książek czy filmów dokumentalnych, no to wszyscy wiemy, że niekoniecznie jakieś trudności, które ludzie przeżywali, od razu niosły ze sobą wielkie nawrócenia. Że bardzo często, kiedy na przykład pojawiała się wojna, to ludzie paradoksalnie jeszcze bardziej odchodzili od Pana Boga, buntowali się przeciwko Niemu. Oczywiście byli tacy, którzy się nawracali, którzy w obliczu śmierci potrafili wzywać Bożego miłosierdzia, zerwać ze złem w swoim życiu, no ale też nie brakowało takich,
którzy jeszcze bardziej pogrążali się w zło. No ale jednak dla wielu był to mimo wszystko czas jakiejś łaski, takiego czyszczenia. I tak sobie pomyślałem, że być może tą epidemię trzeba traktować jako formę pewnego trudnego, ale jednak Bożego dopustu, łaski, miłosierdzia i że dzięki temu wielu ludzi się nawróci. No, czy tak rzeczywiście jest, no to już każdy z nas musi sobie odpowiedzieć sam, patrząc na to, co dzieje się w rodzinie, co dzieje się w domu. No tutaj przed momentem usłyszeliśmy właśnie takie bardzo fajne świadectwo, bardzo się cieszę, bo to w kilku słowach, ale jednak myślę bardzo umacniające, że no dla niektórych ludzi, jak na przykład dla Izy, no jest to czas błogosławiony, że odkryli na nowo Pana Boga, że zaczęli się więcej modlić, chodzić codziennie na msze święta. Jest to na pewno jakiś czas łaski, ale czy dla wszystkich, no to chyba raczej nie. To, co nas chyba jakoś bardzo mocno uderzyło, to to, że chyba nikt z nas nie przewidywał wówczas, że ta sytuacja, która w sumie cały czas trwa, będzie trwała tak długo. I że jeżeli ktoś był w stanie poudawać, że jest na przykład osobą wierzącą, że mu zależy i tak dalej, no to może mu się to udawało przez tydzień, dwa, trzy i tak dalej, no ale jeżeli to trwa prawie rok, no to już wszystkie maski opadły. I tak rzeczywiście jest, że w sytuacjach kryzysowych opadają wszystkie maski. Człowiek staje się przeraźliwie nagi. Można powiedzieć, wychodzi prawda o tym, kim naprawdę jesteśmy. Kim jesteśmy jako ludzie, jaka jest ta nasza miłość do bliźniego, ale także jest, jaka jest nasza miłość do Pana Boga. I pamiętam, że czytałem w jakiejś książce zdanie, które Jezus wypowiedział do jakiegoś świętego, że przed sądem, jakkolwiek by nazwać ten moment sądu, człowiek musi poznać prawdę o sobie, kim naprawdę jest. A więc poddawany jest różnym próbom i to są próby bezwzględne, to znaczy takie, których nie da się uniknąć, że każdy z nas musi się zmierzyć właśnie z jakimiś czy to pokusami, czy swoimi słabościami i wychodzi na jaw, kim tak naprawdę jesteśmy. I uważam, że dzisiaj bez wątpienia ta sytuacja, która się dzieje w świecie, jest takim sprawdzianem, jakimś rodzajem egzaminu i to z naszej wiary, naszego chrześcijaństwa, miłości bliźniego czy do Pana Boga. Każdy z nas nagle musiał sam się na przykład zatroszczyć o swoją wiarę. Już zabrakło takich zewnętrznych czynników, które by nas przynaglały do tego, że muszę zrobić to, muszę zrobić tamto. Po prostu to już od ciebie zależy, czy ty zawalczysz o tą mszę świętą, o sakrament, o komunię świętą. Co więcej, nie tylko zawalczysz, ale czy ty po drodze jesteś w stanie przezwyciężyć różnego rodzaju pokusy, zniechęcenia, jakieś czynniki zewnętrzne, które będą ci mówiły, że a odpuść sobie, nie musisz iść i tak dalej. Tak więc wychodzi prawda o nas samych. Ja myślę też, że zmieniła się też sytuacja nas jako katolików, bo z reguły to jednak tkwiliśmy w takiej postawie biernej, że po prostu przychodzę sobie do kościoła, jest msza święta, czyli mówiąc jeszcze inaczej, jest pewna usługa, ta usługa została wyświadczona, jest kolęda, ksiądz przychodzi, błogosławi, usługa została zrealizowana, są sakramenty, przygotowania, nie wiem, tam do bierzmowania czy coś, usługa zostaje wyświadczona, ja idę do domu i uważam, że jestem dobrym katolikiem, bo to wszystko wypełniam. A tu okazuje się, że nagle ja sam muszę sobie po prostu ustawiać ten czas. Już nie ma tego, że idę do kościoła i tam mi ktoś poprowadzi różaniec, mi ktoś poprowadzi spotkanie, adorację i tak dalej. To ja sam muszę w tym momencie sobie w domu na przykład urządzić drogę krzyżową, gorzkie żale, różaniec, no wyciszyć się tak, jak się wyciszamy na adoracji, stworzyć sobie właśnie taką przestrzeń ciszy i tak dalej. Zatroszczyć się o to, gdzie są na przykład jakieś wartościowe konferencje w internecie, czy rekolekcje, jak to był czas właśnie Wielkiego Postu czy Adwentu. No i też okazało się, że jednak wielu no, przegrało tę walkę. No, tak jak wcześniej to nie było dla nich trudne, żeby znaleźć ten czas, pójść do kościoła i się modlić. Tak, kiedy oni sami stali się odpowiedzialni za swoją wiarę, no to nagle okazało się, że kompletnie sobie z tym nie poradzili. To jest też taka postawa, którą można by przełożyć na sytuację w szkołach. Że wielu rodziców skarżyło się, że no teraz to ja muszę być nauczycielką i dyrektorką dla mojego dziecka. No bo jest to zdalne nauczanie, dziecko jest w domu i ja jestem na kilku etatach. No tak jest czy nie jest? No tak. No a dokładnie to samo można by powiedzieć
w sprawach wiary, że nagle matki, żony, ojcowie, mężowie no musieli stać się w cudzysłowie takimi księżmi, kapłanami w swoim własnym domu, zatroszczyć się tą mszę świętą, modlitwę, różaniec i tak dalej, no bo było o wiele trudniej niż do tej pory. Oczywiście nie chcę przez to mówić, że tu kościoły były pozamykane, że tych różańców, dróg krzyżowych, rekolekcji nie było, bo były. Tylko że to wszystko było już o wiele trudniejsze. Może choćby przez to, że zaczęły funkcjonować jakieś limity, że już nie można było sobie wejść tak bardzo swobodnie do kościoła jak wcześniej. Tak więc no musieliśmy się stać bardziej odpowiedzialni za naszą wiarę. I tak jak powiedziałem, no wyszła prawda w wielu przypadkach. Czy nam naprawdę zależy, na ile potrafimy zatroszczyć się o Pana Boga w naszym życiu. I generalnie jest pewną zasadą, że jeżeli jest kryzys w moim życiu, jakikolwiek kryzys, tym kryzysem może być na przykład utrata bliskiej osoby, czy choroba, czy cokolwiek innego, to zasada jest taka, że muszę być blisko Pana Boga, bo jeżeli nie, to się przewrócę, zginę z kretesa, przepadnę, dopadną mnie ciemności, ataki złego ducha i to się skończy dla mnie bardzo źle. Taka jest zasada, którą uważam, powinno się wpajać w kościołach zawsze, od najmłodszych lat. Dzieciom, młodzieży w szkołach, małżonkom przygotowującym się do małżeństwa. Jeśli jest kryzys, musisz się więcej modlić. Musisz być bliżej Pana Boga. Taka sytuacja epidemii, jaką mieliśmy i mamy, jest bez wątpienia takim czasem kryzysu. I to kryzys o wiele większego niż taki prywatny, bo to jest kryzys społeczny, spotęgowany przez wielu ludzi, z którymi się spotykamy. I o dziwo okazało się, że nic w tych ludziach właściwie nie zagrało tak, jak powinno. Bo zamiast zbliżyć się do Pana Boga, no to właśnie okazało się, że oddalili się od Pana Boga. Pokazując to z innej strony. Zaistniało jakieś potworne zamieszanie w tej materii, bo poszła taka informacja między nas, że jeżeli chcemy zachować nasze zdrowie czy życie, które jest bez wątpienia wartością, to musimy izolować się od innych ludzi, w tym od Pana Boga, ograniczać praktyki duchowe realizowane w świątyni. Co więcej, nawet zaczęli się pojawiać tacy duszpasterze, którzy czy to w telewizji, czy przez media zachęcali, by pozostać w domach, by zrezygnować z pójścia na mszę świętą, by w domu się modlić przez internet, przez telewizję i że to będzie znakiem miłości do bliźniego, że zostaniesz w domu, że nie pójdziesz do kościoła, że nie będziesz przyjmował komunii, przystępował do sakramentów, spowiedzi i tak dalej. I to stworzyło przestrzeń ogromnego zamętu. No bo z jednej strony, wiadomo, tak jak powiedziałem, życie, zdrowie jest wartością pozytywną, trzeba o nie dbać, no ale także wartością jest praktykowanie swojej wiary. I wielu ludzi zadawało pytanie, na przykład mi, co jest ważniejsze, czy miłość bliźniego, czy miłość do Boga? No nie jesteśmy w stanie sobie tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Jak pogodzić na przykład miłość matki do dziecka z jej lękiem o zdrowie i życie dziecka, czy bliskich, rodziców, dziadków i tak dalej, i równocześnie pogodzić to z miłością do Pana Boga. Chcę być blisko Pana Boga, bo Go kocham, chcę chodzić do Kościoła, ale boję się, że właśnie w tym Kościele się zarażę, że zarażę innych, że narażam siebie i innych, że być może nawet popełniam z tego tytułu grzech. A więc tak jak powiedziałem, to wszystko stało się źródłem jakiegoś wielkiego zamętu, niepokoju wielu ludzi, i ci ludzie nie wiedzieli, co tak naprawdę mają robić, co jest właściwe. I bez wątpienia też zdania między księżmi były podzielone. I poprzez te podziały, no niestety, stworzyły się różnego rodzaju konflikty i w rodzinach, w małżeństwach. Wiele kobiet mówiło, że na przykład mężowie nie pozwalają im chodzić do kościoła, bo właśnie z kościoła przyniosą jakiegoś wirusa. Z drugą strony to zresztą też działało. Znam takich mężczyzn, którzy chcieli chodzić do kościoła, ale ich żony nie podzielały tego pomysłu. Bardzo wiele matek no niestety nie wpuszczało swoich dzieci do kościołów. No tam dziecko jest zawsze zależne od rodzica i nawet wiele z tych dzieciaków czy młodych ludzi to cieszyło się, że ma w tym momencie wolne od kościoła, od Pana Boga. No ale też osobiście miałem taką rozmowę z pewnym chłopakiem, który bodajże, jak się nie mylę, to ma 13 czy 14 lat.
który powiedział, że jego pragnieniem jest chodzić do kościoła na mszę świętą. On też jest ministrantem i on jest takim ministrantem z powołania. Jego cieszy to, że jest blisko Pana Jezusa, że może mu służyć. Ale z drugiej strony on mówi, że każde wyjście do kościoła na mszę świętą to jest bitwa stoczona z własną matką. Bo mama mówi mu, nie chodź do kościoła, zostań w domu. No i co ja miałem powiedzieć temu biednemu chłopakowi? No, poprzeć matkę, no to poparłbym ewidentne zło. Ale z drugiej strony skrytykować matkę, no to bym odebrał jej autorytet. No, fatalne sytuacje. Innym razem miałem okazję spotkać dwójkę dzieci po pierwszej komunii. To były dzieci, które pierwszą komunię świętą przyjęły no, z dobre 7 miesięcy temu. I tak mnie coś natknęło, żeby spytać je, czy od czasu pierwszej komunii były w kościele, czy przyjmują komunię świętą, czy chodzą co miesiąc do spowiedzi. One mówią, że nie. Pierwsza komunia święta to była równocześnie ich ostatnia komunia. Od tego czasu nie były w kościele, bo przecież jest epidemia, są msze przez internet i tak dalej. Nie były ani u komunii później, ani na mszach świętych, ani u spowiedzi. I akurat trafiło, że spotkałem się z matką tych dzieci. No i mówię, proszę pani, no co pani robi najlepszego tym dzieciom? No to one zaraz po pierwszej komunii świętej i co? Jest jakiś problem, żeby one przystępowały do komunii świętej? No bo przecież kościoły są zamknięte. Mówię, kościoły nie są zamknięte. Kościoły są otwarte w niedzielę. Można przyjść. No ale jest epidemia. Ja mówię, no dlatego są ograniczenia w kościołach. Jeżeli są przestrzegane, no to raczej nie będzie jakiegoś wielkiego nieszczęścia. Nawet jeżeli nie są zachowywane te ograniczenia, to i tak uważam, że w kościele jest to przestrzeń święta, chroniona przez Pana Boga i że no, raczej się dzieci nie zarażą. I tak pytam ją, troszkę przewrotnie, no a chodzi Pani z tymi dziećmi gdzieś tam do rodziny, czy gdzieś dzieci chodzą do kolegów, koleżanek? No chodzą, no przecież nie da się utrzymać w domu. A do sklepów chodzicie? No chodzimy z tymi dziećmi. Ja mówię, no i gdzie tutaj jest jakaś uczciwość względem Pana Boga? To do kościoła nie idziecie. Nie ma Pani czasu, żeby te dzieci się wyspowiadały, przyjęły komunię świętą, ale wszędzie, gdzie indziej, no to chodzicie. No i ona mówi, a już wiem, co ksiądz chce mi powiedzieć, ale nic na to nie poradzę, jestem typową, przewrażliwioną mamusią i po prostu taka już jestem. I z dziećmi do kościoła chodzić nie będziemy. Ja mówię, no to wie Pani, niech Pani robi, co chce, ale niech Pani wie, że będzie Pani musiała kiedyś zmierzyć się z tym, że te dzieci nigdy tak naprawdę nie nauczą się dbać o swoją wiarę. Jeżeli one jako dzieci nie nauczą się tego, że trzeba regularnie praktykować, chodzić do spowiedzi, to one już nie będą miały w sobie tego nawyku i one bardzo szybko w swoim życiu pozbędą się Pana Boga, stracą wiarę. No i ona ta tylko wzruszyła ramionami, no i rozmowa się skończyła. No ale ile jest takich przecież sytuacji, takich osób? Więc cały czas właśnie trzeba zadawać sobie pytanie, co jest dla mnie ważniejsze, czy miłość bliźniego, czy miłość do Boga? I tu znowu, zasada jest taka, że miłość do bliźniego jest prawdziwa i owocna tylko wtedy, kiedy miłość do Boga jest na pierwszym miejscu. Jeżeli ktoś mówi, że kocha ludzi, ale nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, to ja idę o zakład, że tam nie ma prawdziwej miłości do drugiego człowieka. Jest to miłość, ale często bardzo wybiórcza, ograniczona. Ja to tam parę razy mówiłem gdzieś tam na jakichś konferencjach, rekolekcjach czy kazaniach, jak to na przykład były pogrzeby ludzi, którzy nie praktykowali. No i zawsze wtedy, nie wiem czemu, ktoś z rodziny prosi o mikrofon, no i bardzo gorliwie zapewnia wszystkich uczestników pogrzebu, jakim to fantastycznym, prawie że świętym człowiekiem był ten nieboszczyk. Nie wiem czemu tak jest. Jak jest pogrzeb normalnej, katolickiej, wierzącej, praktykującej osoby, no to jest msza święta, kazanie, pochówek. No i bardzo rzadko jest tak, żeby ktoś wtedy prosił mikrofon i wychwalał zmarłego. Ale jeszcze raz podkreślam, jeżeli jest pogrzeb takiej osoby, no, która z kościołem, z Panem Bogiem nie miała prawie nic wspólnego, to nie wiem czemu, ale zawsze się trafi ktoś z najbliższej rodziny, kto będzie mikrofon i będzie zapewniał przez kilkanaście minut, jakim to świętym, fantastycznym był ten zmarły. No i raz była taka właśnie sytuacja, że na pogrzebie ta osoba praktycznie nic nie miała wspólnego z kościołem, no ale jej życzeniem było to, że, czy właściwie życzeniem bardziej rodziny, żeby taki pochówek był katolicki, no więc jako kapłan go prowadziłem. No i na końcu tradycyjnie najbliższa osoba z rodziny poprosiła o mikrofon, no i wychwalała pod niebiosa, jakim to wspaniałym człowiekiem był ten nieboszczyk, jaki dobry, jak pomagał i tak dalej. No i tam ktoś z tyłu, z tłumu, tak powiedział bardzo nieładnie, że nie pierd, on był kawałem chu.
bez żadnych ogródek, powiedział chłop, co myślał. No i właśnie, i skończyło się, to było małe sprostowanie. To było sprostowanie i się nie oszuka mimo wszystko ludzi. Tak, on był taki dobry, ale chyba dla najbliższych, ale dla innych to niestety był właśnie taki, jaki był. Tak więc podkreślam jeszcze raz, jeżeli my naprawdę chcemy po Bożemu kochać drugiego człowieka, to najpierw musimy ukochać Pana Boga. I nie możemy twierdzić, że jestem w stanie okazać swojemu dziecku, współmałżonkowi prawdziwą miłość, jeżeli równocześnie nie dbam o to, żeby ta miłość do Pana Boga była na pierwszym miejscu. Wtedy jest to pseudomiłość, miłość egoistyczna, udawana, fałszywa. No, można by tutaj na wiele różnych sposobów jeszcze określić to, co właściwie dla nas powinno być oczywiste. Więc jeżeli mamy pytania, co jest ważniejsze w tym przypadku, no to chyba to powinniśmy sobie właśnie jakoś ustawić, że to są czasy trudne, wymagające ode mnie większej siły poświęcenia i wobec dzieci, bo trzeba mieć więcej cierpliwości i wobec współmałżonka też trzeba więcej cierpliwości. Wszyscy siedzą razem. Są przypadki takie jak kwarantanna, że przez kilkanaście dni jesteście razem pod jednym dachem, praktycznie wyjść z domu nie można. Tak jak to wielu mówiło, że no po 24 godzinach mieliśmy ochotę się pozabijać, a później też było tylko gorzej. Więc jeżeli wtedy człowiek nie zadbał o jakąś nadprzyrodzoną miłość, to naprawdę może dojść do jakiejś wielkiej małżeńskiej, rodzinnej tragedii. Jestem w stanie kochać drugiego, bliźniego w tych sytuacjach kryzysowych tylko wtedy, jeśli najpierw zadbam o miłość do Pana Boga. I nie można oszukiwać siebie i innych, że jeżeli ja zrezygnuję z praktyk, jeżeli ja zrezygnuję z przychodzenia do kościoła, zrezygnuję z Komunii Świętej i ze spowiedzi, no to, że ja kocham Pana Boga. To nie jest miłość do Pana Boga, szczególnie w sytuacji, kiedy jednak te kościoły są otwarte, tak jak przecież ma miejsce cały czas w Polsce. Pamiętajmy też, że bardzo prawdziwe są słowa, które wypowiedział Pan Jezus w Ewangelii Świętego Mateusza. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? No i to jest właściwie odpowiedź na nasze kolejne pytanie. Właśnie o to, co zrobić z tą ochroną zdrowia, która bez wątpienia jest wartością. Owszem, zdrowie jest wartością, ale jeszcze większą wartością jest nasza dusza i zbawienie tej duszy. I dzisiaj ludzie zrobili paradygmat właśnie z tego, żeby po prostu zatroszczyć się o swoje zdrowie za wszelką cenę. Nie za wszelką cenę. Nie może tak być. Najpierw musi być troska o duszę, o zdrową duszę. Jeżeli dusza będzie chora, to nie będzie prawdziwego zdrowia. Nie będzie prawdziwego zdrowia. I są niestety takie przypadki, że ludzie pozamykali się w domach, w cudzysłowie są zdrowi, ale co się dzieje w duszy? Dlaczego jest tyle samobójstw teraz? Ludzie autentycznie chorują dzisiaj duchowo i to tylko kwestia czasu, kiedy z tego się będą robiły coraz większe tragedie w rodzinach, w domach i tak dalej. Tak więc nigdy troska o zdrowie nie może być ponad duszę. I to jest ten przykład tej matki, o której wcześniej mówiłem, że tak bardzo troszczyła się o zdrowie swoich dzieci, że kompletnie straciła z oczu troskę o życie duchowe, o duszę tych dzieci. No na pewno też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli ktoś się powołuje, że no przecież księża mówią, żeby zostać w domu. Jakiś tam biskup powiedział, prymas powiedział, zostań w domu, prawda, nie chodź do kościoła. No dobrze, tylko że oni chyba nie byli w stanie przewidzieć sobie tego, że ta sytuacja będzie trwała tak długo, tyle miesięcy. I być może dzisiaj już by tego nie powtórzyli. Więc no trzeba gdzieś dzisiaj zweryfikować to, czy rzeczywiście dobrze robię, że kolejny miesiąc nie ma mnie w kościele, kolejny miesiąc nie przystępuję do spowiedzi, nie jestem u komunii, ani ja, ani moi bliscy. Może się okazać, że za kolejnych kilka miesięcy już nic ciebie do tego kościoła nie przyciągnie. Jeszcze raz podkreślam, bo to jest bardzo ważne, że w Polsce sytuacja jest i tak o wiele lepsza niż gdzie indziej na świecie. Kościoły są otwarte, można do nich swobodnie wejść. Bardzo często w niektórych kościołach wystawiony jest Najświętszy Sakrament, można się modlić, na przykład w naszym kościele tak jest przez cały piątek. Jest dostęp do sakramentów, kapłani spowiadają, są Eucharystie, można przyjąć Komunię Świętą. Czy ludzie z tego korzystają? Nie korzystają. Owszem, są takie miejsca w Polsce bez wątpienia, gdzie no,
mimo wszystko ten Bambuk jest na pierwszym miejscu, ale moja obserwacja, choćby tutaj z tego, co jest, no to jest taka, że po prostu ludzie kompletnie tego nie doceniają, tych otwartych kościołów i nie ma ich przy Panu Bogu. I to jest bez wątpienia jakiś bardzo niedobry znak jakiegoś kryzysu wiary tych ludzi. Nie mają potrzeby, żeby w tych trudnych chwilach być przy Panu Bogu. No i też trzeba by chyba Panu Bogu dziękować za te otwarte kościoły, no ale no jeżeli to będzie wyglądało tak, jak wygląda, no to kto wie, czy ta łaska gdzieś też nie zostanie nam odebrana. No nie chcę tutaj nikogo straszyć, ale wiemy z Pisma Świętego, że jeżeli naród wybrany nie potrafił docenić tej łaski, którą miał od Pana Boga, no to po prostu ta łaska była mu odbierana. Bardzo mnie drażni, jeżeli ja jako kapłan słyszę, że właśnie w cudzysłowie, Pan Bóg zaraża, że jak pójdę do kościoła, to natychmiast wyjdę z chorobą. I to jest taki argument, dla którego wielu nie pozwala swoim najbliższym iść do kościoła. Ja zawsze wtedy powołuję się na Ewangelię, gdzie jest zapis, jak Jezus spotkał się z trędowatym, prawda? No to była jedna z najbardziej zaraźliwych chorób znanych w starożytności. Zresztą do dzisiaj to jest potworna choroba. I od tych ludzi trzymano się z daleka. No a co robi Jezus? Czy trzyma się z daleka od chorego na trąd? Nie, on do niego podchodzi, co więcej go dotyka. I dotykiem go uzdrawia, bo to był Chrystus, Bóg. Dotknął ciała chorego człowieka. A dzisiaj jaka jest sytuacja? No dokładnie odwrotna. Że ludzie boją się dotknąć ciała Jezusa. Kiedy Jezus chodził po ziemi, to wszyscy chcieli go dotknąć, żeby odzyskać zdrowie. A dzisiaj jest dokładnie na odwrót. Uciekają od Jezusa, bo boją się, że zachorują od Jezusa. Kapłan mówi, ciało Chrystusa, a ludzie przez rękawiczki dosłownie, prawda? Już miałem taką sytuację, że pani w rękawiczkach mi chciała komunię na rękę przyjąć. Już nawet nie dos, tylko na ręce, albo psik, 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 prawda? Na rękach, no bo zaraz wszyscy się zarażą. Nie podejdą do księdza, jeżeli ksiądz na oczach ludzi nie zdezynfekuje sobie rąk i tak dalej, bo przecież ciało Chrystusa zaraża. No to ktoś mówi, że to jest przecież materia, prawda? No i że materia podlega prawom fizycznym. Jak mówię, tak, ale to jest cudowna materia. To nie jest zwykła materia. To jest uświęcona, święta materia. Ja daję najprostszy możliwy przykład, którym każdy z was może sobie sprawdzić w domu. Czy psuje się wam woda święcona? Nie. Nie psuje się woda święcona. Więc tym bardziej uważam, że no nie ma takiej opcji, żeby w cudzysłowie, zepsuło się ciało Chrystusa, komunia święta, żeby tam nawet jakiś zarazek się tam rozniósł. Naprawdę, proszę, musimy tutaj o tą taką wiarę dbać, bo inaczej diabeł nas wszystkich po prostu no rozwali duchowo, zniszczy. I bardzo mnie to boli, że udało się wmówić przeciwnikom Kościoła, że naprawdę komunia święta zaraża. Szczególnie uważam, że dzieci będą miały bardzo poważny problem w przyszłości, bo w nich utrwali się taki obraz, że właśnie w kościele można się zarazić chorobą, że ksiądz zaraża chorobą i że komunia święta zaraża. Tak jest, tak myśli dzisiaj wielu ludzi. To nie jest myślenie święte w kategoriach właśnie nadprzyrodzonych, tylko sprowadzone całkowicie do takiego ludzkiego spojrzenia na komunię świętą. I jeżeli w wielu kościołach przed przyjęciem Komunii Świętej mówi się, że bardzo prosimy właśnie teraz tutaj podejść, dezynfekujemy ręce i tak dalej, i tak wiele czasu poświęca się temu, żeby higienicznie przyjąć Pana Jezusa, to ja ciekaw jestem, dlaczego wcześniej ani jednym zdaniem nie zająknął się żaden ksiądz tym, żeby z czystym sercem ludzie przystępowali do Komunii Świętej. No, dzisiaj bez problemu mówią o czystych rękach i higienie, prawda, ciała, przyjmowanie Komunii Świętej, ale wcześniej nikt nie mówił o tym, żeby zważać na to, żeby w grzechach nie przyjmować Komunii Świętej, żeby nie przyjmować świętokradczo i tak dalej. No nic nie było mówione, więc wszystko zostało postawione na głowie. Więc czy Bóg nas zaraża? No nie, no cały czas Jezus jest jako ten, który nas uzdrawia najpierw nasze dusze. On nas chroni. Ja uważam, że On naprawdę dba o nas właśnie w tej świątyni, w kościołach. Przecież można było usłyszeć wiele takich świadectw w czasie wojny, że właśnie wtedy ludzie przychodzili do kościołów, do świątyń, chronili się, modlili się gorliwie i naprawdę w niejednym przypadku no, byli ocaleni. Oczywiście nie we wszystkich, bo były takie sytuacje, że palono kościoły, bo mordowano, ale jednak w ludziach była wiara, że jest to przestrzeń święta, że tam Bóg czuwa nad ludźmi. Ja jestem przekonany, że tak
cały czas jest. Nie można dać się wkręcić w tą spiralę strachu budowanej wokół świątyni i kapłanów. No bez wątpienia mamy dzisiaj do czynienia z walką o nasze dusze, dusze Polaków, szczególnie dusze młodego pokolenia. I niestety zło wygrywa. Na pewno wielu ludzi, którzy są przeciwnikami Kościoła, wykorzysta to budowanie na lękach, aby zniszczyć wiarę Polaków, żeby Polska stała się krajem świeckim. Już nie mówię o wykończeniu ekonomicznym Kościoła, bo przecież te limity tak sztucznie podtrzymywane, one naprawdę się odbijają na tym, co się dzieje w Kościele. No jak się tylko ksiądz jakiś odezwie, że no ma jakiś tam problem finansowy, zaraz się to nagłaśnia, o tak wolą pieniądze i to jest jakiś dramat, bo naprawdę w pewnym momencie dojdzie do tego, że parafie Kościoła będą zamykane, będą musiały być sprzedawane, no bo kto za to wszystko zapłaci? No ludzie w ogóle już są w wielu przypadkach jakby wytrzebieni z tej takiej naturalnej, zdawałoby się, troski o finanse Kościoła i stan materialny. Poszła w internet czy gdzieś tam w media informacja, że no przecież państwo utrzymuje Kościół. No, czy tak jest? No, bzdura, absolutnie tak nie jest. No, ale ludzie myślą, to tak mi wiele razy mówię, no ale wy się nie musicie martwić, bo przecież państwo daje wam pieniądze na kościoły, na budynki, państwo płaci księżom pensje i tak dalej. No bzdura, tak nie jest. Wcale tak nie jest. Tak jak kłamstwem cały czas powtarzanym jest to, że księża nie płacą podatków. Oczywiście, że płacimy podatki. Ale to akurat nie o to chodzi, bo o wiele bardziej nas martwi właśnie to, co się wydarzy z duszami Polaków. Ale też nie możemy zapominać o tych dobrach materialnych Kościoła, no bo to też nie jest nasze prywatne dobro, tylko dobro wspólne i trzeba o to dbać. To, co zauważam jako spowiednik, to na pewno jest jakiś bardzo poważny problem duchowy wielu ludzi, spowodowany tym, że niektórzy odcięli się od spowiedzi świętej, żyli przez długi czas w grzechach ciężkich, uważając, że no po prostu no teraz nie pójdą do kościoła się wyspowiadać, bo nie można, prawda? Bo jest przecież epidemia. I to doprowadziło w wielu przypadkach do zapuszczenia duchowego, wręcz do zniewoleń, do utrwalenia się w nich jakiegoś zła, nałogu i tak dalej. Że o wiele trudniej jest ich wydobyć z tych problemów duchowych niż w przeszłości. Zobaczcie, że te sytuacje dotyczą rodzin, osób, które żyją w rodzinach między ludźmi. Że ludzie po prostu stali się gorsi dla siebie nawzajem. No bo się regularnie nie spowiadają, regularnie nie chodzą na msze, regularnie nie przyjmują komunii świętej. Jeżeli ktoś mówi, że no ale się przecież modlimy, oglądamy sobie przez internet msze święte, no to ja pytam no tam niektórych osób, jak już tam do mnie przyjdą, no ale jak to oglądacie, to proszę mi opowiedzieć, jak to wygląda. No, że jest na przykład obiad i włączamy sobie tym telewizję, akurat jest końcówka mszy świętej czy coś, prawda? Albo ktoś włącza telewizor, jest msza święta, dzieci, przyjdźcie, zaraz! No i nie ma. Tak to, o ile w ogóle, no bo bardzo często po prostu oni mówią, no to nie jest obowiązkiem oglądanie, bo się dowiedzieli, że nie jest obowiązkiem oglądanie przez internet. Przecież jest dyspensa, nie ma się grzechu. No i to jest trwanie. Właśnie też mam styczność z wieloma takimi osobami, nawet kiedy się księdza spowiadałam, bo mnie nerwy biorą na ludzi, którzy przychodzą z czymś tam, żalą się, mają kłopoty coraz większe, wszystko zrzucają na tą pandemię, ja zahaczam o msze święta, nie no, nie chodzą, argument jest ten sam, bo pandemia, oglądamy w telewizji, czyli oglądamy jak serial tak naprawdę, nie bierzemy w ogóle w tym udziału. No i właściwie człowiek jest taki bezradny, nie? Bo niesie tą dobrą nowinę, niesie te... Może ewangelizować. Takie... No, nie sprawy, ale mówię takie, no te małe cudeńka, które Pan Bóg pokazał właśnie w tym bardzo trudnym czasie, jakoś pootwierał oczy, uszy i duszę i wszystko i chcesz się tym dzielić i robisz to z miłością i, a tak naprawdę spotykam się za każdym razem z murem, nie? I najgorsze jest to, że to są moi na przykład najbliżsi, to jest moja siostra, która może tam powstrzymała się z tej siostrzanej miłości, natomiast szwagier już nie, już dosadnie bym powiedział, z tym samą sprawą zwróciłam się do rodziców, no z racji tego, że ich bardzo kocham, zależy mi na ich zbawieniu po prostu i mówię im o tym i tak samo zahaczę te marsze, z takiej nakręcanki ludzkiej i telewizyjnej, okazało się, że moi rodzice popierają ten protest. Jak się dowiedziałam, to mi tak włosy stanęły, pojechałam do niej z wizytą i mówię do mamy, że no, tacie to może ja nie przepowiem, bo tata jest taki polityczny nakręcacz, więc mówię, może nie przepowiem, ale to ja to żonę mu powiedz później. Ja mówię, mamo,
Bo jeżeli się deklarujesz jako chrześcijanka, katoliczka, no to jest ciężki grzech przeciw wiadomo przykazaniu. Mówię, tak nie wolno. A ona tak, dopiero takie, ale faktycznie. Ja mówię, mamo, no przecież jeżeli mówię, ty będziesz chciała pójść teraz do Komunii Świętej, to pamiętaj, że z tego musisz się wyspowiadać. Ona mówi, dziecko, jak ja ci dziękuję, no to w tym tłumie ludzi, z którymi mam styczność, no to jedna moja mama dotarła, nie, że co ona właściwie popiera, a ona ulega wpływowi mojego ojca, telewizji i ludzi, którzy, no tak, gadają, żeby gadać, nie, sensacja jest o czym pogadać, nie, i zupełnie jakby, i ja sądzę, że też wielu ludzi nie myśli o tym w ten sposób, wkręcają się po prostu w to szaleństwo całe, ale nie dostrzegają, gdzie jest problem ten główny. A nie, że zakaz. No nie ma żaden zakaz chodzi. I właśnie to jest taki czas jakby też dla mnie takiego trudnego doświadczenia, ale dużego podparcia właśnie ze strony Pana Boga. Bardzo dużego podparcia. Tak jak w czasie tej pandemii czuję Jego obecność i bliskość Matki Bożej naprawdę na każdym kroku, to nigdy wcześniej tak nie było. Pewnie może też nie za bardzo prosiłam, mówiąc krótko, ale ja sama sobie poradzę. Ale to jest właśnie taki niezwykły czas trudów i tych maleńkich cudów. No to jest prawda, że te moje doświadczenia, spotkań, szczególnie z młodymi ludźmi w tym czasie są takie, że właśnie przez ten fakt, że przestali się modlić, przestali przystępować do spowiedzi, to zło w nich się bardzo mocno zakorzeniło. Że ich stan duchowy jest o wiele gorszy niż ich rówieśników rok temu. I uważam, że lata całe będzie trwało wydostanie ich z tego stanu. I chyba też może zauważacie to w rodzinach, jak wiele teraz jest podziałów, różnych kryzysów, kłótni i tak dalej. Wspominałem też wcześniej o samobójstwach. Jest to potężny dramat wielu rodzin i małżeństw, spowodowany właśnie tym, że odcięliśmy się od Pana Boga. Że tkwiliśmy w pozorach życia duchowego, właśnie te pozorowane msze święte, pozorowane modlitwy i tak dalej, no bo przecież troska o zdrowie, bo to jest przecież wyrazem odpowiedzialności społecznej, że nie chodzę do kościoła. Daliśmy sobie wmówić kłamstwo i niestety są tego bardzo konkretne konsekwencje. I zły duch to wykorzystał. I właśnie przed momentem to zostało powiedziane. Właśnie Iza to świetnie zauważyła, że dlaczego tak wielu ludzi poparło absolutne zło, jakim był strajk kobiet, czy ciągle jest, czyli domaganie się prawa do zabijania dzieci. Bo to oczywiście wiele innych rzeczy tam się te kobiety domagają, ale no między innymi to jest największe zło. Dlatego to poparcie stało się tak powszechne, no bo jednak duchowo ludzie są osłabieni, nie potrafią reagować i rozpoznać zawczasu, co jest dobrem, a co jest złem. I tak w dusze umierają. Dusze ludzi umierają, szczególnie dzieci, młodzieży. Nie mówię już o uzależnieniach młodych, coraz gorszych właśnie od internetu, tyle godzin spędzanych przed komputerach. Nawet moi znajomi, którzy robili wszystko, żeby dzieci nie miały zbyt dużego dostępu do telewizji, do internetu, do komputerów, stali do tego zmuszeni. No bo przeszli na to nauczanie zdalne i musieli kupić komputery. Każdemu dziecku musieli zapewnić laptopa, tak jak wcześniej był tylko jeden i to prawie nieużywany. No to nagle okazało się, że trzeba kupić 4, no i dzieciaki zamiast tej jednej godziny na tydzień, no to przesiadują po kilka godzin dziennie. I one już wsiąkły, to już nie są te same dzieci, co były wcześniej. I oni bezradni. Tak, z internetem, dokładnie. I tam ktoś im coś podesłał, jednemu, drugiemu, trzeciemu, każde dziecko w coś tam wsiąkło. Już nie mówię o tych problemach typu gry, pornografia i tak dalej, no to jest po prostu jakiś dramat. Już nie mówię też o problemach zdrowotnych tych dzieci, no bo przecież uwięzione w domach do godziny 16 nie mogły wychodzić na dwór. Jeżeli mogły wyjść, no to po 16 to już było ciemno w tych klimatach zimowych. To się wszystko będzie odbijało na ich zdrowiu. Moja koleżanka, która jest pediatrą, mówi, że po prostu no, to jest jakiś dramat, z czym przychodzą rodzice teraz z tymi dziećmi. Jakieś zaburzenia dróg oddechowych spowodowane tymi maseczkami, bo to tam przecież wszystko to jest bez atestów i tak dalej. To bardzo często gdzieś tam posiada na drogach oddechowych, na płucach. To, co się będzie działo ze zdrowiem dzieci i tym duchowym i fizycznym, to będzie problem, z którym po prostu sobie nie poradziłem przez najbliższe lata. Ale uważam, że o wiele gorsze jest to, co dotyczy ich dusz, że zostały pozbawione Pana Boga. No, nawet przykładając to na to, co się dzieje w naturze, jeżeli kwiaty, które dopiero wzrastają, dojrzewają, pozbawimy dostępu do wody, do słońca, no to one no, po prostu obeschną. Nigdy nie wydadzą owoców, jeżeli nawet urosną. Nie wydadzą owoców.
No to to samo właśnie dotyczy tego młodego pokolenia. I to dotyczy dzieci i młodzieży, a to, co jest problemem dorosłych, to to, że cały czas jesteśmy pompowani strachem. Wystarczy włączyć sobie na dłużej telewizję, radio, jakieś tam kanały, obejrzeć sobie wiadomości, to człowiek jest tak nakręcony, a jeszcze sami sobie nie ułatwiamy życia, ponieważ krążą między nami to katolicy, wysyłają sobie różnego rodzaju przepowiednie, filmiki, tutaj straszą, co to w przyszłości będzie i tak dalej. Ja jestem absolutnie przekonany, że na przykład te objawienia z Trevignano Romano to nie pochodzą od Pana Boga. Nie wiem, czy tam słyszałeś o nich, czy nie, no ale to sami ludzie przesyłają sobie takie różne tam orędzia i niepotrzebnie jeszcze bardziej się nakręcają strachem. To od Pana Boga nie pochodzi. Owszem, to nie o to chodzi, żeby budować jakąś fałszywą wizję, że oto niedługo nastąpi świat bez wojen i tak dalej, że nie bójmy się nic, no bo faktem jest, że jesteśmy ludźmi rozumnymi i widzimy, w jaką stronę idzie świat i że no, raczej będzie tylko gorzej niż lepiej, prawda? No bo ludzie się oddalają od Pana Boga. Ale ważne jest to, co my z tym zrobimy, a w tego typu filmikach, orędziach tam nie ma krzty na jakąś nadzieję. Jest tylko pompowanie strachem, będzie gorzej, 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 gorzej. No i taki człowiek, który to słucha, ogląda, no to w pewnym momencie jest bezradny i ma ochotę skończyć z sobą, ze swoim życiem, no bo już nie widzi dla siebie żadnej nadziei, więc pamiętajmy, najprostszą drogą dla złego ducha, żeby zniewolić człowieka, to jest sprowadzić go na dwie drogi. Lęku albo nieprzebaczenia, czyli pompować w nim zranienia. Lęk i zranienie to są dwie sprawy, na których bazuje zły duch. I zawsze to robił i robi dzisiaj, no genialnie po prostu. Jemu się to dzisiaj udaje. Daliśmy sobie wmówić, że mamy się bać wszystkiego, drugiego człowieka, świata, Kościoła, Pana Boga i będzie tylko gorzej. Jeszcze jedna pułapka współczesnego, i to też Iza przed momentem powiedziała to słowo, to jest ta tak zwana samodzielność, że jestem samodzielny, sam sobie świetnie poradzę, że już nie potrzebuję Pana Boga, że ja sobie zabezpieczę sobie dom, żywność, jakieś zapasy i tak dalej, że szczepionka to jest zabezpieczenie, wszystko będzie dobrze. I ludzie zamiast w tej całej tragedii, jaka jest teraz, jeszcze mocniej zwrócić się do Pana Boga, modlić, prosić o ochronę i tak dalej. Po co tam do Pana Boga? Po co się modlić? Bo przecież my sobie jesteśmy w stanie jakoś tam poradzić. Obawiam się, że mocno zaryjemy jako naród o dno, bo jakoś nie widać tych tłumów przy kościele. I teraz, co jest najważniejsze, jak my się w tym wszystkim możemy odnaleźć? Po pierwsze, to nie jest tak, że Pan Bóg cieszy się z tego nieszczęścia, w jakim teraz jesteśmy my, wy jako rodzice i tak dalej, bo to jest dla nas bardzo konkretne cierpienie. Możemy powiedzieć, że no z jednej strony jednak jakby nie było, jest to konsekwencja tego, co się dzieje w świecie, który żyje bez Pana Boga, konsekwencja tego, że szatan zniewolił wielu ludzi, którzy mają potężny wpływ na cały świat, czy to przez mass media, czy przez różnego rodzaju technologie. I myślę, że no bylibyśmy naprawdę chyba pozbawionymi rozumu, gdybyśmy powiedzieli, że to wszystko, co się teraz dzieje w świecie, to się po prostu dzieje naturalnie, że nikt tym nie steruje. Ja jestem przekonany, że jednak człowiek w tym bardzo, bardzo maczał swoje palce i to, że to wygląda tak, jak wygląda, to jest owocem tego, że no pewnie ludzie się do tego mocno przyłożyli. Że ktoś na tym zarabia, ktoś inny traci, ktoś zarabia na ludzkim cierpieniu, strachu i lęku. Więc to nie jest tak, że Pan Bóg tego nie widzi. Pan Bóg cierpi razem z nami. Cierpi z powodu ludzkiego grzechu, tego jak bardzo człowiek odszedł od Pana Boga i zadaje cierpienie innym ludziom. Druga jest prawda taka, że jeżeli potrafimy przyjąć to, co trudne, nawet jeżeli się z tym nie zgadzamy, jeżeli w to jeszcze zaprosimy Pana Boga, to z tego cierpienia możemy wyjść zawsze silniejsi, mocniejsi, bardziej uświęceni. To jest doświadczenie wielu ludzi, że w takich trudnych sytuacjach, jeżeli zbliżamy się do Pana Boga jeszcze bardziej niż zazwyczaj, to tylko i wyłącznie wyjdzie z tego większe dobro. I musimy żyć w tej właśnie perspektywie, że bez względu na to, co jest i co będzie, jeżeli będziemy grać według zasad Pana Boga, to będzie to dla nas z wielką korzyścią, że to może się okazać dla nas czas łaski, tak jak też Iza powiedziała, że dla niej ten czas epidemii był takim czasem, czy jest czasem błogosławieństwa, że wiele dobra się wydarzyło. I kolejne wskazówki, to ja też się tak troszkę modliłem w tej intencji, że tak, Panie Jezu, to powiedz mi jeszcze coś teraz, ta pandemia i tak dalej, czy masz jakieś wskazówki, no i tutaj mamy to świadectwo Alicji Lęczewskiej,
A tak dość często sobie tak otwieram na chybił, trafił po modlitwie i tak jakieś słowa dostaję, no i dosłownie w dwóch miejscach i prawie takie same fragmenty. Pierwsze, co tutaj otworzyłem, to jest tak, fragment z Pisma Świętego, Izajasz 5,30, zapowiedź asyryjskiej inwazji na Judę. Wtedy spojrzymy na ziemię, a oto przerażające ciemności, światłość się od chmur przyćmiła. I tutaj komentarz Pana Jezusa. Wisi nad wami, ludzie ziemi, ten dzień i czeka na moje słowo, którego odetnie by spadł. Modlcie się i biegnijcie w moje ramiona, by się schronić, by ciemność was nie dosięgnęła. Modlcie się i wierzcie w moc mojej miłości. Nie oglądajcie się za siebie, aby ciemność was nie pochłonęła. No, jest to zapowiedź jakichś takich trudnych czasów, bo tym była ta inwazja asyryjska na Judę. Pan Jezus mówi, że ten dzień wisi nad nami i że on spadnie na ludzkość bardzo niespodziewanie. Ale co mówi Jezus? Czy on chce nas straszyć? Nie, on mówi, modlcie się i biegnijcie w moje ramiona, by się schronić, by ciemność was nie dotknęła. Więc zachęca do tego, żeby jeszcze bardziej w takich momentach ciemności, eskalacji zła, zbliżyć się do Pana Boga. Jeszcze więcej się modlić, by ciemność was nie dotknęła. To jest ta sytuacja, o której też mówiliśmy, że gdy ta ciemność nagle spadła tutaj na Polskę i tak dalej, no wielu zamiast się modlić, no to przyglądało się temu z boku, analizowało, rozumie i tak dalej i stwierdziło, no ja popieram to zło, no jest to słuszne i tak dalej. Dali się temu zmanipulować. Dali sobie mówić, że można żyć bez Pana Boga, nie trzeba się modlić, nie trzeba chodzić do kościoła, że rozsądnie będzie nie posyłać dzieci do kościoła, na mszę i tak dalej. Ciemność ich ogarnęła. I jeszcze mówi Jezus, modlcie się i wierzcie w moc mojej miłości. Nie oglądajcie się za siebie, by ciemność was nie pochłonęła. Czyli trzeba wzrok mieć skierowany w stronę Pana Jezusa. I dlatego ja się tak bardzo mocno sprzeciwiam takim objawieniom, pseudo-objawieniom typu Trevignano Romano, czy tym pseudo jakimś tam mistykom, którzy ukazują właśnie tą ciemność, to cierpienie, te strachy, które, że tu wulkany będą wybuchać, jakieś tam trzęsienia ziemi. No, wulkany zawsze wybuchały, trzęsienia ziemi były zawsze, były wojny i tak dalej, ale ta koncentracja na tym złu powoduje, że człowiek zamiast patrzeć się na Pana Boga, patrzy się w tą ciemność, staje się coraz bardziej przerażony i to go paraliżuje na wszystko. Nie jest w stanie zaufać Panu Bogu, patrzeć na Niego w perspektywie Jego miłości do ludzi. I tutaj jeszcze jest taki krótki komentarz. Spojrzenie serca sprawia, że serce łączy się z tym, na co spogląda, choćby nie chciało. Że jeżeli my się wpatrujemy w tę ciemność, no to niestety no, stajemy się częścią tej ciemności. I już nie potrafimy podejmować mądrych decyzji. Właśnie patrząc się w ten swój lęk przed chorobą i tak dalej, no to ja nie pójdę do kościoła, prawda? No bo jestem już tak jakoś przekonany, że zachoruję, że moje dzieci będą cierpieć i tak dalej, no że choćby nie wiadomo co, to nie dam sobie wmówić, że może być inaczej, bo wpatrywałem się cały czas w tę ciemność. No i tak sobie myślę, no Panie Jezu, no to jeszcze jakieś drugie takie słowo może mi dasz, tak otworzę sobie na chybił trafił i otworzyłem sobie na chybił trafił i co trafiłem? Cytat z Pisma Świętego. Izajasz 5,30. Zapowiedź asyryjskiej inwazji na Judę. Szum przeciw niemu powstanie w ów dzień, jakby szum morza. Wtedy spojrzymy na ziemię, a oto przerażające ciemności, światłość się od chmur przyćmiła. Ja mówię, kurczę, co to jest? To samo? Patrzę sobie, no tak, to jest to samo. Ten sam cytat, Izajasz 5,30, Izajasz 5,30. Przypadek? Nie sądzę. I co tam dalej jest? Alicja pyta Pana Jezusa, dla kogo te słowa? I Jezus odpowiada im. Czyż nie wiesz, że nadchodzą dni ciemności, by oddzielić dobro od zła? Trzeba wiedzieć i przylgnąć do światła, aby ciemności nie miały dostępu do twego serca. Trzeba wiedzieć, by ze wszystkich sił swoich chronić się we mnie. Trwaj w zjednoczeniu ze mną i oddawaj mi każdego spotkanego człowieka. Patrzcie, potwierdzenie, to jest potwierdzenie, bo dwa razy to samo. To nie był przypadek. Zresztą ja wiele razy z tego korzystam. Nigdy nie było tak, żebym ja nie dostał czegoś, co byłoby w 100% odpowiedzią na moje pytanie. Zawsze. Zawsze. Nawet na moje. Czasem ksiądz jeszcze raz? Nawet na moje pytanie było odpowiedź. No dokładnie. Kiedyś przysłał zdjęcie. Więc ja tak mówię, no Panie Jezu, to konkretnie właśnie On nie chce nas straszyć, to musimy sobie jakoś to uświadomić, że nie chce nas straszyć. On pokazuje pewne fakty, które już się dzieją, prawda? To jest konsekwencja tego, co się dzieje w świecie.
Ale Jezus mówi, by oddzielić dobro od zła. Ja pamiętam takie kazanie gdzieś, mówiłem chyba a propos strajku kobiet w kościele świętego Marcina i też jakoś mi tak Pan Bóg pokazał, że to wszystko, co się dzieje, to ma służyć jednemu, żeby nikt z nas nie mógł być po środku. Trochę po lewej, trochę po prawej stronie, że te wydarzenia i jeszcze kolejne, które nastąpią, one mają służyć. Albo jestem po stronie Pana Boga, albo jestem po stronie tych, którzy opowiadają się za grzechem. Jak przyjdzie sąd, to już wszystko będzie, że tak powiem, sami się osądziliśmy już, prawda? Sami się opowiedzieliśmy, po której jesteśmy stronie. Tam Jezus nic nie będzie musiał robić. Myśmy się sami ustawili albo po stronie Boga, albo po stronie szatana, albo po stronie Bożych przykazań, albo po stronie grzechu. Tak więc te wydarzenia właśnie temu służą. Nadchodzą dni ciemności, by oddzielić dobro od zła. Pytanie tylko, czy my przypadkiem się gdzieś nie ustawiamy czasami po tej stronie ciemności, bo odchodzimy od Pana Boga. I to Jezus mówi, trzeba wiedzieć i przylgnąć do światła, aby ciemności nie miały dostępu do twojego serca. A więc paradoksalnie, jak to jest możliwe, jak najbliżej Pana Jezusa, więcej się modlić do Kościoła, adorować Pana Jezusa, wykorzystywać każdą okazję, póki jeszcze jest, że te kościoły są, że są otwarte. Trzeba wiedzieć, by ze wszystkich sił swoich chronić się we mnie, mówi Pan Jezus. A więc chronić się we mnie, musisz mieć tą komunię świętą z Jezusem. Przyjmować komunię świętą jak najczęściej. To jest możliwe. Pan Bóg da ci taką łaskę, choćby codziennie na mszę świętą. Adorować Pana Jezusa, spowiadać się często. Trwaj w zjednoczeniu ze mną, mówi Jezus. Oddawaj mi każdego spotkanego człowieka. I to ma być też nasza odpowiedź na to, co dzieje się w świecie. To nie tylko osądzać tych ludzi, krytykować, przeklinać i tak dalej, choćby dokonywali najgorszych bluźnierstw, zbrodni i tak dalej, świętokradztw, ale tym bardziej się za nich modlić. Im bardziej jakiś człowiek nas wyprowadza z równowagi, to tym bardziej. Może to być współmałżonek, może to być dziecko, własne twoje dziecko, może to być sąsiad, rodzic, ktokolwiek, ktoś, kogo znasz z telewizji, polityk. Módl się za niego. Wstawiaj się za jego duszę. Tego chce Jezus. Oddawaj mi każdego spotkanego człowieka. I to są rady Pana Jezusa na ten czas teraz. On nie zapowiada, że będzie pięknie, fajnie, wszystko się skończy. Nie. On mówi wprost. To są czasy ciemności. To są czasy, gdzie to zło będzie miało bardzo wiele do powiedzenia. Będzie coraz większy zamęt. Ale też równocześnie mówi, jak będziesz blisko Pana Jezusa, będziesz z Nim zjednoczony, On cię przez to przeprowadzi i umocni. Twoje serce będzie czyste. Ale trzeba pamiętać, że na każdego z nas czarny zostawia pułapkę i doskonale zna te nasze słabości i nie wolno się temu poddawać. A więc trzeba dbać o to czyste serce. No nie są to takie też słowa, jakie byśmy może chcieli usłyszeć, takie bardzo optymistyczne, ale myślę, że no mimo wszystko jednak patrzymy na to z perspektywy wiary. I też jeszcze, tak już zupełnie na koniec, rok temu jeszcze w mojej poprzedniej parafii przygotowywałem młodzież do bierzmowania i zrobiłem im taki dzień skupienia, tuż przed bierzmowaniem. I między innymi wystawiłem Najświętszy Sakrament, była adoracja i tak mi przyszło do głowy, żeby wziąć do ręki właśnie Lęczewską i tak otwierać na chybił trafił. I tak powiedziałem tym młodym ludziom, że mam tutaj taką książkę, takie mistyczki, rozmawiała z Panem Jezusem, jak święta Faustyna. Tu jest dużo takich rzeczy, o których mówi Pan Jezus do współczesnego człowieka. Jak chcecie, to mogę tak otwierać na chybił trafił przed Najświętszym Sakramentem i tak czytać wam fragmenty, które Pan Jezus chcę, żebyście usłyszeli wy, jako młodzi ludzie, którzy przyjmiecie sakrament bierzmowania. No i otwieram za pierwszym razem. No i trafiłem mniej więcej na taki fragment, jak ten, który wam przeczytałem. I taki dość, że tak powiem, mało optymistyczny. No dobra, otwieram po chwili drugi fragment. Znowu bardzo podobny. Mówię o jakiejś apokalipsie, końcu świata i tak dalej. Trzeci fragment, czwarty, piąty, wszystkie były takie same. Ja mówię, Panie Jezu, przecież ty mi ich przestraszysz. I oni naprawdę tak się zdają. Ja mówię, ja znam tę książkę, przecież tam jest tyle fajnych, pozytywnych treści, kochajcie się, radujcie i tak dalej, a tutaj mówię o jakichś kataklizmach i tak dalej. No ale no cóż, no to było, że Najświętszym Sakramentem Pan Bóg czuwał i zawsze odpowiada, no widocznie tak chciał. Ale owoc tego był taki, że na koniec tej adoracji oni mieli iść do spowiedzi. Wszyscy poszli do spowiedzi, to były bardzo głębokie spowiedzi, więc nie wiem, co tam z nimi się dzieje i ile w nich zostało z tego, ale przynajmniej uważam, że udało się im przynajmniej wtedy dobrze wyspowiadać i być może przystąpili dobrze do tego bierzmowania, a może ktoś z nich jeszcze coś tam więcej w sercu przeżył. Więc Pan Jezus teraz gra w otwarte karty z nami, jak zresztą zawsze robił i pokazuje prawdę o tym, co się dzieje w świecie, o nas samych, co nas czeka.
no nie łudźmy się, że no jakoś wszystko będzie kiedyś tam w normie, czekamy tylko na tą normę, bo widzimy, że to trwa i my musimy już teraz zawalczyć o to, żeby Pan Jezus był w centrum naszego życia. To ma być nasza norma. Nie naszą normą ma być otwarta galeria handlowa, basen, kino, tylko nasze otwarte serce na obecność Pana Jezusa.